Witam wszystkich widzów w kolejnym odcinku serii jubileuszowej Bitwy. Dobrze, że przyszedłeś, jubilacie dzisiejszy, czyli Sadownik 821, ponieważ dziś rozpoczyna się maraton na czołg T-34-85M. No i może po tej bitwie jubileuszowej od razu wpadnie mi ten żeton. W ogóle cześć! No siema. Ponieważ dzisiejsza misja to jest chyba wejść do bitwy, tak? Raz. Pięć razy. Aha, pięć razy. No, to nie przeczytałem dokładnie. Dobra. Czyli 25-tysięczna bitwa Sadownika. Ale ty chyba u mnie występowałeś. Pamiętam, że kiedyś się pytałem kogoś, czy coś tam z sadem było związane u ciebie. Tak, jakieś 10 miesięcy temu około, nie pamiętam dokładnie, na T485 zagrałem jubileuszową bitwę 20-tysięczną. Dobra, to się nie pytam, o co chodzi z tym sadem. Czyli w zasadzie tak naprawdę wtedy cię już o wszystko pytałem. Tak. To tak może, nie wiem, te zmiany, co teraz są od patcha 9.18, na plus czy na minus, uważasz? Niektóre uważam na plus. Przede wszystkim na przykład ten buff dla ISA 7, chociaż no, trochę przesadzony moim zdaniem. Ale dla Batchata to moim zdaniem no, minus jednak. Zabierają mu uszkodzenia i dają jeden pocisk dodatkowy. Mhm. Ale to dopiero w przyszłość pokażę. Tak. No mi chodziło o ten teraz, te zmiany matchmakingowo, lightowo i tak dalej. Dobrze, to te. Matchmaker spisywał na początku się dobrze, ale teraz to tak coś się zepsuł, ósemki rzuca praktycznie on stop na dziesiątki, siódemki też często są na dziewiątkach. Jedynie te dziewiątki mają dosyć dobre losowania i te niskie poziomy. Mhm. Jeszcze warto zaznaczyć, że tak udało ci się trafić jeszcze na takie mini dwa jubileusze, czyli 7600 na bitwa na czołgach ciężkich oraz 2200 na bitwa na czołgach brytyjskich. Czyli już wiecie, że to będzie czołg ciężki brytyjski, a będzie to FV215B. To co, jedziemy? Tak jest, jedziemy. No to jedziemy. Teraz tak rzuca czasami, znaczy często bardzo, że mamy z góry na dół same dychy. Zobaczymy, jak to teraz będzie. No, tak samo. Mhm. Mapa klasztor i widzę, mamy przewagę medów? Tak, mamy przewagę medów. Mam nadzieję, że to medy wykorzystają jakoś. A ty gdzie chciałbyś jechać tą fałką? Ja się wybieram na wodę, na prawo. No dobra, no to jadę z tobą. Jadę z tobą. No zobaczymy, co tam będzie się działo. Tam mogą też medy jakieś podjechać szybko na środek, nie? Tak, mogą też wjechać na tego boosta na E9. Mhm. Tylko, że właśnie, Batchat jest, nie rusza się, myślałem, że... A drugi Batchat się ruszył, dobra. No, mało tutaj z nami jedzie. A nie, jadą. To co, pchamy się na sam tam środek, tak? Czy spokojnie? Chociaż może na początku stańmy na ten przejazd, wiesz. Tutaj zawsze czołgi przejeżdżają, może się uda jakiegoś robić. No nic nie jedzie. Chwila, może coś pojedzie, może Mausior się czołga. Dobra, jedziemy. Nie zasłoniłem ci, nie, dobra. Ty, czyli oni będą cholewcia mieć przewagę z drugiej strony. No dobra. Jedziemy, objedziemy najwyżej ich. Jak na razie to się tam trzymają, nie raszują jakoś w przeciwnicy. Marty nie ma, więc jest git. Coś mnie wyspotowało. Chyba z klasztoru. No, to pewnie tak. Może jakiś Batchat albo... Nie wiem, coś innego. Dobra. To co? Jedziemy, tak? Jedziemy. Zobaczmy. Jedziemy.
Mausik. Dobra, czyli mamy mausa. A, podjeżdżamy tam, co my się będziemy. No niestety, nie trafiłem. Kurde, jeszcze jest to tak. Dobra, jedziemy. Ole wcia. Ale wciąż ten stebek muszę się cofnąć. No, on też krzyżuje te plany. Stebek. Bym wyjechał na Małsiora, no ale. No dobra, stebek się zainteresował batem. Teraz jest akurat szansa. Nie przebijemy stebeka. O kurde, patrz co się dzieje. O, wieża może się odbić. O, dobra. Tylko, że jesteś na hita, więc no ja bym ci proponował może jednak... O właśnie, cholera. Plamiłem. Wiesz co, no... Sytuacja nie jest zbyt ciekawa, powiem ci. No niestety, słuchajcie, fatalnie wyszło, naprawdę. Szybka wtopa, nie udało się. No i nie za bardzo nam dobrze wyszło, jak widzieliście. No ale jest 25-tysięczna bitwa zaliczona. Czyli co, za rok widzimy się na 30, tak? No jasne. No. Dobra, sadownik, to ja bardzo tobie dziękuję za wspólną grę. No i cóż, ten maraton jest bardzo prosty, to zapewne będziesz go realizował, nie? Jasne, spróbuję go zdobyć, ten czołg, no i no, zawsze premka więcej, nie? Dobra, to dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.